Głównym przeciwnikiem Wybrzeża Gdańsk w walce o awans do Ekstraligi w tym sezonie była drużyna GKM Grudziądz. Wychowankiem tego klubu jest jeden z liderów gdańskiej drużyny w minionym sezonie, Artur Mroczka. Po wywalczeniu awansu niespełna 24-letni żużlowiec nie krył radości z promocji do najwyższej klasy rozgrywkowej. Tak się złożyło, tak się terminarz ułożył, że w tym ostatnim meczu ten mecz był o wszystko i spotkały się dwie bezsprzecznie najlepsze drużyny w tym sezonie w tych rozgrywkach. No i chyba tak naprawdę nikt aż takiego wyniku się nie spodziewał. No ja popieram, no dwie najmocniejsze drużyny w tym roku. Mecz u siebie, ostatni mecz sezonu, praktycznie wszyscy jadą w pełnym zestawieniu, dwie drużyny. My handicap w swój tor i myślę, że pokazaliśmy, jak możemy być mocną drużyną i wiara. Po pierwszym przegranym biegu nic się nie stało i szybko odrobiliśmy stratę i byliśmy tak szybcy, że praktycznie sporadycznie tylko nam goście coś wyrywali, jakieś punkty. Biorąc pod uwagę klasę przeciwnika, to chyba był wasz najlepszy mecz w tym sezonie. No tutaj przyszły emocje, przyszedł, wiadomo, to był ostatni mecz, tutaj trzeba było wygrać i wszyscy zrobili na 100%, no i wyszło tak jak wyszło, jest wysoki wynik. Uważam, że no, Gdańsk jest mocną drużyną i przez cały sezon była mocna, tylko że mieliśmy problemy kadrowe, czasami były kontuzje, czasami jakieś wpadki, a ogólnie uważałem, że ta drużyna jest naprawdę mocna i dzisiaj pokazaliśmy to i cieszę się niezmiernie z tego. Tak jak mówisz, podczas całego sezonu, długiego sezonu, były wzloty, były upadki. Miałeś takie momenty, że zaczynałeś wątpić, że może nie uda się tego awansu wywalczyć? To znaczy wątpić nie. Ja uważałem, że właśnie my jesteśmy drużyną lepszą ogólnie od Grudziądza, a przyszedł taki moment, że właśnie wszystko się zrównało i trzeba było no, do końca jechać. I my wygraliśmy obydwa mecze wyjazdowe. W dwóch ostatnich rundach ja myślę, że to pokazało, że jesteśmy mocni, a u siebie po prostu byliśmy skupieni, drużyna i jechaliśmy parowo. Od samego początku była motywacja pełna taka, że no, to nam się należało. Ja myślę, że to co mówiłem na początku sezonu, że Ekstraliga jest dla nas, to dzisiaj się potwierdziło, a mogło już dużo wcześniej być pozamiatane i wszystko zamknięty temat, a fajnie dla kibiców, dla wszystkich, że się skończyło. U nas ostatni mecz sezonu jeszcze decydował o wszystkim i oczywiście dla nas na plus. Dzisiaj się cieszymy. Czy myślisz już o Ekstralidze? Zobaczymy Cię w barwach Wybrzeża w przyszłym sezonie? No ja nie wątpię w to. Ja Ci gratuluję. Teraz macie czas, żeby się cieszyć. Jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia w przyszłym sezonie. No to dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim, którzy złożyli się na ten wynik. Rodzinka, sponsorzy, klub i ci ludzie, którzy tutaj prowadzą ten żużel. To naprawdę jest miło jechać. Można przegrać, wszystko może się wydarzyć, ale tutaj jest taki fajny klimat, może nadmorski, także super, cieszę się, że jestem w Gdańsku i w Ekstralidze, oby po medale. Jeszcze raz Ci gratuluję. Dziękuję.